Siema mordeczki, z tej strony Zemiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przed chwilą skończyłem nagrywać odcinek i od razu nagrywam wstęp. Także fajnie by było, gdybyście tutaj na samym starcie zostawili suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Osoba, która wygrała Minecrafta Premium w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Także dzięki mordeczko, że subskrybowałeś mój kanał, łapkowałeś go i dzwoneczkowałeś. Jeśli chcecie w tym odcinku wygrać Super VIP-a na Dragonie, bo jak wiecie w piątek o godzinie 17 jest nowa edycja, będzie to Super VIP na 7 dni, to musicie napisać w komentarzu swój nick, na jakim będziecie po prostu grali na Dragonie, więc będę mógł tak, umówmy się, że co 500 łapek, nie. Jeśli dobijecie 500 łapek, to wam rozlosuję jednego Super VIP-a, a jeśli dobijecie 1000 łapek pod tym odcinkiem, to w następnym odcinku po prostu wylosuję dwie osoby do wygrania Super VIP-a. Pozdrawiam także osoby, które dawały itemki na moich live'ach, także pozdrawiam ich bardzo serdecznie, oni wyświetlają się w tym momencie na ekranie. No i co, ja już wam nie przedłużam i zapraszam was do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku. Jeśli chcecie tego tekstury paka, dobijcie pod tym odcinkiem, tak, 750 łapek. No i tyle, trzymajcie się, no i elo, yo. Okej, wariacy, także ja tepam już tutaj do pierwszej osoby, sobie napiszemy na czacie standardowo, do kogo mogę tepnąć na klepy i zobaczymy, jak osoba napisze do mnie. Mam nadzieję, że napisze do mnie jakaś osoba, która chce się naprawdę poklepać i nie tepnie w jakieś pieprzone nogi. No i tutaj jako pierwszy napisał jakiś chyba Sandek, jeśli się nie mylę, to Sandek 137, także okej, wpiszmy sobie tepa Sandek 137, zobaczymy, gdzie mnie ta osoba tepnie. Mam nadzieję, że nie będą to nogi, tutaj w międzyczasie zobaczyłem, że niestety nie mam pereł. Dobra, tepa mi ten Sandek, czy mnie nie tepa ten Sandek? Dalej, stary, gdyż napisałeś, że do mnie, no to tepnij mnie do ciebie, kurde. No co za ziomek, no patrzcie, to są dziwni. O, tepa mi ten Sandek, dobra, mam nadzieję, że to nie będą nogi. A jak będą nogi, to się chyba lekko wkurzy, że tak powiem. Dobra, to nie są nogi, ale jestem tu w jakimś gdzieś, w jakimś pomieszczeniu, kurde, socjalnym, keppo. Tak, pomieszczenie socjalne. Dobra, nieważne co miałem na myśli, nie miałem na myśli pomieszczenia socjalnego, ale okej, dobra, jest tutaj dwóch typa. Jest tu jakiś bacon, nie ma tutaj bacona, nie wiem w ogóle od czego tutaj jest ta platforma z tym emeraldami, ale w każdym razie nie ma tutaj bacona. Znaczy to był platforma pod bacon, ale nie ma tutaj bacona, chyba go pewnie stracili albo zabrali na ten czas, kiedy ja do nich tepnąłem. No i bardzo dobrze, bo wysadziłbym im to z rzucaków od razu tego bacona. Dobra, typeczek tam poliże czy nie poliże? Dobra, zjadł koks ten ziomeczek. Mam nad nim lekką przewagę, z tego co widzę, tych dwóch ziomków nie ma strężu, więc jeśli oni nie będą mieli strężów, to może mi się po prostu uda tutaj w ich jakiś sposób zabić, chociaż w to wątpię, bo jest ich dwóch i mają nade mnie właśnie taką przewagę. Mimo ja posiadam stręcza, no to kiedy ich jest dwóch, no to i tak mają przewagę z tego właśnie względu, że jest ich dwóch i wchodzi im dwa razy więcej hitów. No wiecie w każdym razie, o co mi chodzi. Dobra, ten typek ma tutaj 886 ranku, czy poliże? Nie poliza ten ziomeczek, to może ten drugi poliże. Okej, mam jeszcze 10 sekund stręcza, więc wykorzystam go na maksa i zaraz je rzucam kolejną podkę. Czy ten typek może poliże? Nie polizał. Mam nadzieję, że jeśli ich tutaj tak ładujesz po morcie i tak dalej, to nie będą mi te ziomeczki uciekały, nie wiem, gdzieś w losowe kordy. Uff, chyba temu typowi rzuciłem stręża i myślałem, że policzę przez własną głupotę. Bo ten typ jeszcze dostał ode mnie, na pewno stręża dostał. Na pewno mu rzuciłem pod nogi stręża temu ziomeczkowi. Dobra, czy ten typek poliże? Nie polizał. Kurde, dlaczego oni nie chcą polizać? To jest właśnie najgorsze, z dwóch Steve'ów, dwóch na jednego. Jest mi bardzo ciężko, bo nie wiem, na którym się po prostu skupić. Na którym typie, w którym właśnie typeczku się skupić i którego klepać. Tego co widzę, to ziomeczek ostatniego koksa zjadł. Ten tutaj właśnie, ten osek. Ale nie jestem do tego pewien, w końcu on ma nick osek krzeszczyka. Chyba ma nick osek krzeszczyka, nie mogę tego zauważyć. Dobra, pada mi bania, no i kurde. Przez to, że właśnie mi pada bania, zginąłem. Także widzimy się przy następnej osobie. No i tyle, wiecie, ja wam pokazuję dedy i tak dalej, więc nie mam zamiaru tego po prostu wycinać. No i co, typam się następnej osoby i zobaczymy, jak po prostu następna osoba będzie wyglądała z nią klepa. Także trzymajcie się i zaraz widzimy się za chwilę w klepie. Oni też napisali, zabiłem zombie. Cenzura, także fajnie, że mnie zabił, nikt nie wiedział. No i spoko, widzimy się przy następnej osobie, pozdro. Dobra, także ja typam już tutaj do kolejnej osoby. Napiszmy sobie ponownie na czacie, do kogo mogę typnąć na klepę. Zobaczymy, jaka osoba napisze do mnie. Póki co potrzebuję jeszcze sobie, aby wziąć kit mięsko, bo właśnie nie mam żadnego mięska. I zobaczymy, która osoba po prostu mnie tepnie do siebie na klepę. Zębiaczek, tepaj, jesteś ezem. Do takich ludzi niestety nie tepam na klepę, więc napiszemy sobie po prostu jeszcze raz, do kogo mogę tepać na klepę. Zobaczymy, czy jakaś osoba mnie tepnie na klepę jeszcze raz, czy nie. Do kogo mogę tepnąć na klepę? Zobaczymy, czy ktoś przyszedł do mnie. Okej, napisał taki typek o niku Bieganek do mnie. Ma on swagera, także zobaczymy, czy mnie tepnie w jakieś nogi, czy może mnie tepnie na jakąś wyrównaną klepę, czy coś w tym stylu. Chciałbym się z kimś pobić, wiecie, w jakąś wyrównaną klepę i tak dalej, ale niestety w ostatnich czasach jest to bardzo, bardzo ciężkie, no ponieważ wszystkim tak bardzo zależy na rankingu i tepają zazwyczaj w nogi, więc nie jest to nic przyjemnego, ale miejmy nadzieję, że ten typek, kurde, nie tepnie mnie w nogi, bo właśnie wrzuciłem koksy do skrzynki i tepnął mnie na swój kuboid. Okej, czyli ten ziomeczek chyba chce się normalnie jakoś tutaj ze mną pobić, czy coś w tym stylu. Dobra, zjem sobie koksika. Ten ziomeczek tam na mnie czeka na krawędzi, kurde, czekajcie, bo on chce pomieć samobójstwo. Nie, chyba nie chce pomieć samobójstwa, ale chce się ze mną klepać, tak? Chce się ze mną klepać, także stary, bijemy się tutaj, dawaj, klepa.
Dawaj, mordo, bijemy się tutaj. Nie wiem, chce ze mną sojusz? Nie no, chyba nie chce sojuszu. Stary, ja tutaj tepnę do ciebie na klepę, to się klejemy. Tak o, właśnie o to chodzi, bieganek. Tak jest, właśnie o to chodzi. Czyli będzie jakaś tutaj wyrównana klepa z tym ziomeczkiem. Z tego co widzę, on je refila, więc przydałoby się, żeby on polizał. Dobra. Polizał ten typek? Nie, nie polizał, zjadł koksa ten ziomeczek. Kurde, zjadł koksa, więc no, słabo zjadł koksa. Ale mam nad nim przewagę w regence i masz też nad nim przewagę w strężu, tak? Bo z tego co mi się wydaje, to ten stypek nie ma stręża 2, bo właśnie przed chwilą nie bił i po prostu nie schodziło mi skity, tak ja bym stręża 2. Czemu on strawia kobeliksy? Czy ten ziomek strawia kobeliksy po to, że mu dropnął stręż z kobeliksów właśnie? On rzuca mi jakieś perły, co ten ziomek robi? Ja pierdzielę. Najdziwniejszy typ, do jakiego tepnąłem. Najdziwniejszy typ, do jakiego tepnąłem, naprawdę, nigdy nie tepnę do tak dziwnego ziomeczka. Dlaczego on mnie tepnął na klepę i teraz ucieka? Nie ogarniam, w ogóle rzuca ten typek perły. Ja nie mam, znaczy najgorsze jest to, że ja nie mam żadnego puncha i mnie to bardzo, bardzo martwi, bo ponieważ zginąłem z moim ostatnim punchem poprzedni raz jak tepnąłem, więc nie jest to nic przyjemnego. I ten typek rzuca kolejną perłę, czy ten typek też nie ma puncha tak jak ja? Ten ziomeczek chyba nie ma puncha tak też, oho, zbugowałem się w klocku, no to zajebiście. Ten typek chyba nie ma puncha tak samo jak ja, ale on rzuca pełno pereł. Wow, o co tutaj chodzi? Dlaczego ja nie mogę rzucać tych perł i się cały czas buguję w jakimś klocku? O co tu chodzi? Aha, i typeczek uciekł. Dobra, ten ziomeczek jest gdzieś tam do góry. Nie wiem, czy ten typek ma speeda, czy nie ma speeda, ale rzucił on perłę gdzieś tutaj na dół. Dobra, znalazłem go. To jest naprawdę najdziwniejszy typ, do jakiego tepnąłem na klepę w życiu. Dobra, padł mu bania, no i zginął. Naprawdę, mam tytuł odcinka. Najdziwniejszy typ, do jakiego tepnąłem w historii. Naprawdę, dlaczego ten typek uciekał i tak dalej? Wiecie co, ja do niego napiszę kurde. Ale się teraz zakrztusiłem. Kurde, nie wiem, czy się nawet zakrztusiłem, ale miałem coś w buzi. O! Mówię, że do niego napiszę po prostu na PW, że jeśli chce itemki, to ma do mnie tepnąć. Także napiszemy do niego tutaj szybko na PW bieganek. Jeśli chcesz itemy, to do mnie tepnij. Także napiszemy tutaj szybko do niego, że jeśli chce swoje itemy, to niech do mnie tepnie. Zobaczymy, czy on do mnie tutaj tepnie. Także ja wam robię chwilowe cięcie, jeśli ten typek do mnie tepnie, to po prostu... Aha, okej, okay, nie tepnie do mnie jednak, bo po prostu itemki usunęło. Ale dobra, oddam mu te itemki, jeśli do mnie tepnie za chwilę, no to po prostu... To po prostu oddam mu i tyle, także... Jeśli napiszę, no dara, tepa ten typek do mnie czy nie tepa? Dobra, widzimy się po chwilowym cięciu najwyżej. Dobra, ten ziomek do mnie tepnął, także tak jak mówiłem, po prostu oddam mu te jego itemy, co tutaj miał. Nie jestem jakimś, wiecie, typowym polskim graczem, więc po prostu nie chcę tutaj sobie trzymać itemki, niech nie kończy edycji, niech sobie po prostu pyka ten ziomeczek, dam mu te pistony i dam mu te głowy widmo, także co. Także mi się widzimy przy następnym typku, do którego tepam, no i tyle, trzymajcie się i oglądajcie odcinek dalej, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku, więc pozdro. Okej, wariaty, także ja tepam już tutaj do kolejnej osoby, napiszemy sobie standardowo na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę, zobaczymy, czy jakaś osoba tutaj napisze do mnie, oczywiście mam taką nadzieję, że kurde, ktoś będzie się chciał tutaj ze mną pobić, niestety nie mam żadnego kilofa szybkości, mam jedynie żelazny, więc lekka bieda. Dobra, tutaj napisał gracz o niku Melki, że do mnie, zobaczymy, gdzie mnie ten typek tepnie, czy mnie tepnie w jakieś nogi, czy może w normalną klepę. Dobra, zaakceptował mnie praktycznie od razu, więc biorę z tej koksika ze schowka i gdzie ja będę? Pytanie? Tak jakby źle będą to nogi, raczej było to pewne, że będą to nogi. Ale są to nogi jakieś beznadziejne, kompletnie beznadziejnie i mogę tutaj sobie rzucić rzucaka, nawet trzy rzucaki rzuciłem naraz. I jest tutaj dwóch typa, tak? Tak, jest tutaj dwóch typa niestety, więc trochę lipa, że tak powiem. Dobra, ten jeden nie polizał, to może chociaż drugi poliże, chociaż wydaje mi się, że raczej oni nie poliżą, bo są na koksach. Chociaż ten typek jest na koksie? Nie, nie jest na koksie. Który to jest poziom? Jest to poziom... Kurde, gdzie tu jest poziom? Gdzie tu jest poziom? Poziom 17. Ja mam, kurczę, wyłączyłem sobie, mam ogólnie teraz ustawione tak standardowo w Minecraftie, jak było te ustawienia koordynatów, bo wcześniej miałem ustawione takie z Blazing Packa, to takie skrócone, ale nie wiem, czemu mi się tak właśnie teraz wyłączyło i się zdziwiłem właśnie, o co tutaj chodzi, także takie to wielkie jest, ale mniejsze o to. Dobra, klepiemy sobie tego typa, zobaczymy, czy mi się uda go zabić. Tamten ziomeczek już uciekł, czyli pewnie poszedł się dobrać, bo innego wytłumaczenia nie widzę, żeby uciekał 2 versus 1. Ten ziomek jest na koksie, więc się trochę tego boję, w sensie na koksie. Na strężu dwójce, bo mi trochę szybko set padł, chyba że miałem tego setu wcześniej obitego. Zobaczymy, czy uda mi się stąd uciec, albo po prostu tego typa jakoś zabić. Chociaż wątpię w to i pewnie za chwilę się wywalę w tym miejscu i będzie trzeba tepnąć do kolejnego typa, ale wiecie, zawsze spróbować po prostu można. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i dzwoneczku, bo to bardzo, bardzo motywuje do pracy i do dalszego nagrywania. A jeśli chcecie właśnie więcej odcinków stepania, to po prostu napiszcie to w komentarzu, bo dawno po prostu żadnego odcinka stepania nie było i dużo osób mnie prosiło, że zombie weź tam nagraj jakieś tepanko do ludzi czy coś w tym stylu, bo dawno nie było. Więc mówię, no dobra, przysiądę dzisiaj i spróbuję to wam nagrać. Na razie chyba mam 2 deady albo 1 killa, w sumie sam nie wiem. Dobra, tamten ziomeczek uciekł ode mnie, więc ja sobie tam spróbuję do niego od razu jakoś tutaj perełki wycykać. Czy mi się udało do niego perły wycykać?
Tak, udało mi się do niego perły wycykać. Czy mi się nie udało do niego wycykać perły? Dobra, udało mi się wycykać do niego perły. Tu jest jakiś ziomeczek. Ogólnie zbugowałem się w stone'ie i nie wiem, co tu chodzi. Typek je refila. Czymś on. Czy ten typek poliże jakimś? On jest, ten ziomek jest na refilu, więc może mi się go uda w jakiś tutaj sposób zabić. Tak, udało mi się tego ziomka zabić. Dostałem za niego 91 ranku, więc jest zajebiście, jest zajebiste. 91 ranku dostałem za typeczka. Tu jest jakiś drugi ziomeczek. Zobaczymy, czy ten może poliżać. Też się zbugował w klocku. Ten ziomeczek niestety nie polizał. Kurde, było blisko, aby ten typeczek drugi też polizał. Wiecie co, ja tutaj zrobię taki myk i spróbuję uciec po prostu na dół. Może mnie nie zauważy ten ziomeczek i uda mi się stąd uciec. Byłoby zajebiście, gdyby właśnie taką akcję odwalił, że po prostu, wiecie, zabiłem jednego tego typka, co się zbugował, i zaraz bym sobie stąd uciekł. Mam jeszcze 13 sekund antylogauta, więc byłoby naprawdę zajebiście, zajebiście. No, 9 sekund. No, dawajcie, spróbuję uciec na bazę. 5 sekund. 5 sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, lecę na bazę, zobaczymy, czy mi się stąd uda uciec. Czy będzie najlepsza akcja? Znaczy, no nie wiem, to nie jest najlepsza akcja. Ale okej, dobra, udało mi się uciec, także zajebiście. No i widzimy się przy następnej osobie, do której będę po prostu tepał, no, na dragonie. Także no, chwilowe cięcie, mi to zajmie trochę czasu, a wam dosłownie sekundę, także trzymajcie się i tyle. Także ja tepam już tutaj do ostatniej osoby na dzisiejszym odcineczku. Zobaczymy, jaka to będzie osoba. Napiszemy sobie ponownie na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. I zobaczymy, czy mnie tepną w nogi, czy może na jakąś wyrównaną klepę, a może na Skybase'a. Zaraz się właśnie przy tego przekonamy. Tepnę do jakiegoś typa z gildii, żebym może w razie co był w nogach, czy coś w tym stylu, bo zawsze jakieś wychodzenie z nóg jest zdecydowanie ciekawsze. Tylko pytanie, kto tu napisał? Okej, typek z super VIP-em, Kruchy nowy 1 napisał do mnie. Także tepamy do Kruchy nowy 1. Zobaczymy, gdzie on mnie tutaj zaakceptuje i czy w ogóle mnie zaakceptuje ten typeczek. No skoro pisał do mnie, no to przydałoby się, że po prostu do mnie tepnął. Także tepam do tego Kruchy nowy, czy on mnie zaakceptuje. Nie chcę mi ten typek zaakceptować. No nie wiem, dlaczego ludzie piszą na przykład do mnie, a nie akceptują. To jest dosyć irytujące. Ale w takim razie nic nam nie pozostało, tylko napisać jeszcze raz na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. I zobaczymy. O, tutaj ktoś napisał, kto do mnie tepa. Tutaj nie wiem. Do mnie, kurde, do kogo tu tepnąć na klepę? No niestety nikt mi tutaj nie pokazuje. The Rose, okej, jest jakiś typek o niku The Rose. Także tepamy do typa o niku The Rose. Zobaczymy, czy ten typek mnie zaakceptuje. Fajnie było, gdyby mi po prostu na ziomeczek zaakceptował. No i dawajcie, no, o, zaakceptowałem w końcu jakiś ziomeczek. No kurde, minutę czekam, aż mnie ktoś zaakceptuje. Teraz szybko schowek jeszcze. Okej, chyba niestety nie dobrałem tego schowka, ale bardzo szybko mój tutaj refleks byka chudego, kurde, mi pomógł. Także lecimy sobie z The Rose'em, zobaczymy, gdzie ten typek tutaj jest. On ma ogólnie 500 ranku, jest tutaj Bacon 2, który to jest poziom? Jest to poziom 212, o kurde, gdzie mi ten typek tepnął? Na klepę, ja pierdzielam, mi w ogóle na początku pokazywał sojusz. Ale nie wiem, dlaczego mi pokazywał sojusz, no ja tutaj tepałem na klepę, wyraźnie pisałem na czacie, więc żadnych sojuszy nie ma, po prostu się, kurde, klepiam. Jesteś mordo na odcinku, więc tutaj się skup i mnie zabij. Ja jak nagrywam odcinki, to zbytnio się nie skupiam na klepie, tylko bardziej na gadaniu, żeby nie gadać bez sensu. Ale no wiecie, jak będziecie chcieli, żebym po prostu, wiecie, taki odcinek nagrał, taki typowo tryhardowy, że wiecie, tylko się skupiam. Tylko się skupiam na klepaniu, to możecie mi napisać. Jeśli chcielibyście powrót serii 1 vs 1 z youtuberami na moim kanale, to możecie po prostu mi to napisać w komentarzu, bo planuję takie coś nagrać ponownie. Nagrałem wtedy 3 odcinki z Sajkiem, Grzelą, Ziemolem i Szlamkiem, jeśli się nie mylę. Tak, były 4 osoby. Bo Grzela i Szlamek byli w jednym odcinku, więc tak, były 3 odcineczki. Więc jeśli po prostu byście chcieli taki odcineczek z powrotem na moim kanale, to możecie mi to po prostu napisać w komentarzu. Myślę, że to nie będzie jakiegoś większego problemu, żeby to nagrać, bo jakaś osoba pewnie tam się zgodzi, żeby na nagranie takiego odcinka. Oczywiście mam nadzieję, jeśli się nie zgodzą, to ich zrozumiem, ale mogę komuś tam po prostu nagranie takiego odcinka zaproponować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, czy właśnie chcielibyście taki odcineczek z 1 vs 1 z youtuberami. Myślę, że uda mi się to po prostu nagrać. Jeśli chcielibyście na moim kanale jakieś vlogi, może challenge z Orlika, to też możecie mi to napisać w komentarzu, więc po prostu, no wiecie, zostawiajcie suby, łapy w górę i tak dalej. Kurde, widzę najgorsze, że ten typek ma nade mną minimalną przewagę regenki. Jeśli temu typowi nie padnie set w tym momencie, to ja tu zginę, bo on ma nade mną przewagę, nie wiem, dosłownie jest 2 sekundy regenki, więc mnie to bardzo, bardzo martwi, więc no, mam nadzieję, że temu typowi za chwilę padnie set i mi się go uda w jakiś sposób po prostu tak zabić, bo innego sposobu nie widzę na to, żeby go zabić. O właśnie, także typowi padł set, tak jak właśnie nad tym myślałem. Ja sobie tutaj szybko zakładam sycika i po prostu gdzieś wypróbuję tutaj w górę. Także co wariaty, ja wam dziękuję w tym miejscu za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oglądało wam się go przyjemnie. Jeśli ktoś dotarł do tego momentu, napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a ja wam szybne serduszko. No i myślę, że wtedy będzie mega, mega w porządku, także pamiętajcie, hashtag koniec, no i tyle. Także do następnego odcinka, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, no i elo, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.